Dobry wieczór Państwu. Wczoraj w Dąbrówce odbyło się kolejne z koszyka spotkań pana Aleksandra Adamskiego, kandydata na burmistrza Kazimierza Dolnego. Pod filmem zamieszczam link na stronie www.januszkowalski-kazimierz.pl. Również znajduje się film z opisem. Są też informacje bardzo ważne. Też tutaj nie chciałbym przeciągać, ale na spotkaniu było mnóstwo pytań dotyczących szkół, o tym chwilę później, również dotyczących spraw związanych z przychodami. Pod filmem na blogu również zamieszczam odpowiedź burmistrza, jaką udzielił mi na zapytanie radnego. Otóż chodziło o wysokość czynszów w rynku. Pytałem o jatki, burmistrz klasycznie odpowiedział nie na temat, odpowiedział na pytanie moje dotyczących jatek, odniósł się do ulicy Rynek 1, ale to jest klasyka, tak było przez całą kadencję, przez całe 5 lat. Nie będę tym się zajmował, Państwo możecie sobie przeczytać tą kwestię. Na koniec powiem o tym, co działo się w Warszawie. Natomiast na spotkaniu pytania zaczęły się od sytuacji, jaka miała miejsce w Okalu, ponieważ tam radna Magdalena Grabczak zapewniała mieszkańców, że droga tak zwana Młyńska była z jej inicjatywy. Borychowski mówił, że była dotowana. Mieszkaniec, który dowiedział się, otrzymał informację, rozwiał wątpliwości. Ja o tym też mówiłem. Droga Młyńska nie miała dofinansowania. Cała kwota była zabezpieczona z budżetu gminy. Tak, proszę Państwa. Co więcej, po zamieszczeniu na blogu informacji dotyczące, znaczy na blogu protokołu z zebrania wiejskiego w sołectwie Męćmierz-Okale, otrzymałem informację z referatu inwestycji kazimierskiego magistratu, że odbędzie się ponownie zebranie w sprawie drogi tak zwanej na wiatrak, dlatego że uchwała zebrania wiejskiego no nieprecyzyjnie, znaczy inaczej, uchwała była dobrze skonstruowana, tylko nie da się, nie łamiąc prawa, przekierować pieniążków na asfaltowanie drogi do wiatraka. Argument, że do wiatraka bierzą turyści i trzeba im asfalt robić, jest absurdalny. Tak jak absurdalnie działa nasz kazimierski magistrat. O tym wszystkim mówił kandydat na radnego, na burmistrza, pan Aleksander Adamski. Były również poruszane dwie ważne kwestie. Sprawa szkół. W sprawie szkół pytała jedna z mieszkanek o likwidację szkół. Ja swojego czasu wielokrotnie odnosiłem się do tej kwestii, ponieważ w 2020 roku w grudniu pan burmistrz i pani skarbnik sugerowała przemianowanie, przekształcanie szkół gminnych w tak zwane stowarzyszenia. To miało dotyczyć szkoły w Dąbrówce, w Rzeczycy co najmniej, w Bochotnico może być różnie, ale jak wiemy, w Rzeczycy pracuje radna Justyna, przynajmniej pracowała Justyna Olejarz, którą burmistrz zatrudnił, czy dyrekcja zatrudniła tuż po wygranych wyborach Artura Pomianowskiego. Takie to są relacje, nagrody, no tak to wygląda. Proszę Państwa, ważnym tematem, który również w filmie, w tej relacji znajdziecie, jest zachowanie pani radnej Magdy Grabczak w kontekście
asfaltowania drogi do sadu. Pani Grabczak wyjaśniła pewną kwestię. Doinformowała się, dowiedziała się, że ta droga była z funduszy zewnętrznych w znacznym 95%, więc to nas nie kosztuje. Otóż, proszę Państwa, to jest bardzo błędne pojęcie, ponieważ nie ma wirtualnych pieniędzy. Te pieniądze były z kieszeni podatników. I to, co wczoraj wybrzmiało bardzo mocno, miało bardzo mocne zabarwienie, to decyzyjność radnych. Otóż po raz kolejny wybrzmiało to, że Rada Miejska jako taka nie bierze udziału ani w przygotowywaniu projektów budżetu, ani w planowaniu, ani również w kierunkach. Te kwestie wszystkie załatwiane są w zaciszach gabinetu i takie działania podejmowała również pani Magda Grabczak. Ona jako radna, możecie Państwo sprawdzić to w protokołach, praktycznie w ogóle w tej kadencji nie zabierała głosu. Z tego co pamiętam, raz podziękowała burmistrzowi i raz zadała pytanie coś o przychody, nie wiem o co chodzi. I tak naprawdę tyle. To, co wczoraj powiedziała, to jest kilka razy więcej niż to, co miało miejsce w całej jej historii 5 lat, ale z jaką werwą, z jakim pazurem pyskowała, Państwo możecie zobaczyć. To oczywiście działało na zasadzie uderz w stół i nie chodzi o to, żeby drogi do sadu nie robić, ale są drogi, które są ważniejsze. Świetnie podsumował kwestię kandydat, mówiąc, że wszystko, co się kręci wokół dróg, to jest absurdalne na tyle, że to jest taka oczywista oczywistość, że po prostu debatowanie, czy będzie burmistrz robił drogi, no to jest na poziomie osób, które, no żeby się nie wyrażać, ale no, o niskim pokładzie intelektualnym. Ale niestety tak to u nas wygląda. Co jeszcze istotnego było wczoraj poruszane? Oczywiście zadawany był plan, bicie piany dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Czy pan Aleksander Adamski będzie zabudowywał miejskie pola? No to jest po prostu klasyczne działanie, które jest takim tematem, który ma wywołać burzę i spolaryzować scenę polityczną. Te nasze plemiona, które mają się nawzajem wycinać, to jest tak, że burmistrz Aleksander, burmistrz Artur Pomianowski przez swoich załóżników ma stworzyć wrażenie, że każdy, kto przyjdzie po nim, czy to będzie Mazurek, czy Adamski, to po sobie zostawi spaloną ziemię, czyli nic nie będzie robione, nic, żadnych zmian w planie, nic konkretnego i tak dalej. Ja wczoraj się wypowiedziałem, jak się robi plany. Wytłumaczyłem też pani, która pytała o kwestie miejskich pól i również były pytania dotyczące oczyszczalni ścieków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pytanie, taką prośbę, ponieważ burmistrz Artur Pomianowski nie tylko nie weźmie udziału w debacie, bo się boi, jest zwykłym tchórzem, to nie ulega wątpliwości. To miało miejsce na sesjach, on nigdy nie zabierał głosu. Znaczy zabierał głos, jeżeli wcześniej pan przewodniczący, czy to komisji, czy rady odbierał głos, na przykład mi, wtedy się umiał wypowiedzieć albo wręcz atakował. Natomiast tak naprawdę w takiej równej walce on po prostu tchórzy. I dowodem było wczorajsze spotkanie w kokpicie z udziałem mieszkańców. Tak naprawdę to całe rzesze, które widziałem i dostałem nawet zdjęcia, to były fani z tym sercem takim platformerskim, abstrahując od tego, tylko dobrze by było się określić. Raz robi sobie zdjęcie
w zaciszach gdzieś z panem Przemysławem Czarnkiem. Oczywiście ma to tam też do pokazania, tak naprawdę to ma wokół siebie fanów. I to nie jest błąd, że to jest, że ma akurat fanów związanych z Platformą Obywatelską, czy sam jest jakimś tam sympatykiem tej partii. Ja już się kiedyś wypowiadałem, że partia Platforma Obywatelska i PiS stworzyłyby idealny produkt polityczny w trzeciej RP, ale nie ta platforma, co jest teraz, tylko ta platforma z początku lat 2000, kiedy powstawała. Ale to już jest inna kwestia. Natomiast ci ludzie, czyli osoby związane czy skupione wokół Artura Pomianowskiego, to są osoby, które nie mają w zamyśle rozwoju miasta w sensie takim, że o czym mówi pan Aleksander Adamski, że najważniejsi są mieszkańcy, dla nich powinniśmy robić plan, dla nich powinniśmy robić drogi i żeby to miasto się rozwijało, żeby były te przychody z CIT-ów, PIT-ów i tak dalej. Tak, osoby skupione wokół burmistrza Artura Pomianowskiego to są osoby dokładnie takie, jak prezentuje podejście do sprawy Magda Grabczak, która wczoraj była uczestnikiem, czyli wszystko w zaciszach gabinetów, pod stołem załatwiamy różne rzeczy, żeby nie było smrodu i potem, aby tak jak do bankomatu idzie się, wbija się PIN, to tak się zmienia projekty budżetu, zwiększa się deficyt i tak dalej, i tak dalej. Możecie to Państwo sobie odsłuchać i zapraszam do odsłuchania tego. No cóż, piękna sprawa była związana ze szkołą, teraz właśnie przejdę. I co my mamy? W 2020 roku, w grudniu, o szkołach mówiła pani Anna Falenta i pan burmistrz, niestety pod filmem na blogu zamieszczam link do protokołu. W protokole nie znalazła się, nie ma jednego zdania z ponad godzinnej debaty. To, co mówiłem wielokrotnie, jak są manipulowane protokoły, czy to z sesji, czy to z komisji, po to, żeby ważne rzeczy, a śmierdzące, nie ujrzały światła dziennego. Macie to na oczach. Teraz króciutki film, kilkudziesięciosekundowy, żebyście Państwo mieli, wyrobili sobie opinię, jak to było. To jest wypowiedź pani Anny Falenty. Gorszym zagrożeniem, o wiele gorszym zagrożeniem i o wiele gorszym problemem jest to, że nasze dochody bieżące nie są w stanie pokryć wydatków bieżących. To jest problem. To jest największy problem, jaki w tej chwili mamy. I wracając, powiem teraz na pewno niepopularną rzecz i na pewno Państwu się to nie spodoba, co powiem, ale trudno, jestem skarbnikiem i muszę mówić nawet takie rzeczy. My musimy myśleć o tym, że my musimy coś zrobić ze szkołami. Bo jeśli my nie zmienimy, czy nie przekształcimy szkół, czy nie połączymy tych szkół w jakikolwiek sposób, nie jesteśmy w stanie utrzymać tylu szkół. Ten rok powiedzmy, że my przetrwamy, chociaż już w tej chwili jest ciężko. Wcześniej do... I żeby nie było niedomówień, te przychody bieżące to są czynsze, to są opłaty. Tego brakuje, a ja składałem kilkakrotnie wnioski o zmianę sposobu naliczania tych podatków i opłat. Czynsze od 2013 roku są te same umowy. To dotyczy rynku, to dotyczy miejsc handlu i całej gamy możliwości, które dawałyby niebywały przychód dla budżetu gminy, a tylko dlatego, że burmistrz Artur Pomianowski, a raczej jego załóżnicy i jego zaplecze polityczne,
wymyśliło taką formułę, która oczywiście jest doskonała, żeby nie pracować zbyt dużo na rzecz mieszkańców. Wystarczy uprzywilejować wąską grupę ludzi i oni już zadbają, żeby burmistrz Artur Pomianowski, przynajmniej będą się starali, żeby pan Artur Pomianowski otrzymał reelekcję. Jak się stanie, dowiemy się niebawem. Na dziś tyle, ale chcę jeszcze odnieść się, co było wczoraj w Warszawie. Proszę Państwa, powiem tylko tyle, że będzie trzęsła się ziemia. Ja wystąpię niedługo do kilku innych instytucji po dokumenty. Wiem jedno, mój wniosek, żeby temat planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście wniosku rolnego był procedowany jeszcze w tej kadencji przez Komisję Budżetu. Złożyłem to ponad miesiąc temu do Piotra Guza. Nie ujrzał światła dziennego z wiadomych względów. Ale o tym kiedy indziej, jak otrzymam pewien dokument z innej instytucji. Po prostu to, co się dzieje z planem, to jest horrendum. Jest łamane prawo i jest działanie na szkodę zwykłych mieszkańców całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Parchatki, Zbędowic i Bochotnicy. Na dziś tyle. Dziękuję Państwu i do usłyszenia niebawem.